Przede wszystkim to trzeba pogratulować Śląskowi dwóch równorzędnych meczów z nami i gratulacje za awans. A my wiadomą rzeczą, że to był dla nas jeden z najważniejszych meczów w tej rundzie, który przegraliśmy i możemy być źli tylko na siebie, na to, co pokazaliśmy. A przede wszystkim jeszcze na te sytuacje, które de facto było ich dużo i kwestia tylko wykorzystania, zwłaszcza tych z pierwszych połowy, bo dawały nam szansę na dalszą kontynuację gry lepszej. Tak já myslím, že v kontextu těch dvou mečů s Vyslou, že jsme avancovali do finále zaslouženě. Vážné bylo zjištěji dla nás, že jsme celili pěršou branku a že Vysla musela potom krát věncej do ofenzivy. Tam se nám odkrývali přestřeně do kontrataků a na pewno muszę wziąć odpowiedzialność na siebie z tego względu, że nie weszliśmy dalej do dalszego etapu Pucharu Polski, a jeszcze jest trochę meczów, 8 meczów przed nami w lidze. Jutro dopiero myślę, że będą podejmowane decyzje, a na gorąco myślę, że do jutra zostaną podjęte wszystkie decyzje odnośnie zespołu i co się tu wydarzy. Tak, samozřejmě. Co mě uklidnilo, byla až ta naše druhá branka. Potom už jsem byl trochu spokojnější, ale po těch změnách, která Vysla zrobila, Jeliev Kosovský, tak jsme tam měli nějaké problémy. Ale myslím, že jsme ten meč kontrolovali. Tak, Kamil nie trenował ani przedwczoraj, ani wczoraj. Dopiero był poobijany po meczu, ciężkim meczu z Legią i dałem szansę gry zawodnikom, którzy lepiej się czuli, byli do dyspozycji. I Wica, trzymałem go na drugą połowę, na to, żeby zagrał w drugiej połowie, z tego względu, że Daniel Sikorski miał grać od samego początku, gdyż pokazał, że trzeba mu dać szansę. Nie udało się, bo na rozgrzewce złapał kontuzję i trzeba było szybko zrobić zmiany, skorygować skład. Nie oszczędzamy, tylko że Patryk też nie wniósł dużo do gry, a Kamil Kosowski, który, mówię, zagrał bardzo dobry mecz też z Legią, tylko że był poobijany, to dałem możliwość gry Iwicy i Kamilowi. Ja myślę, że to jest, ale moje zdanie, mój názor, ja myślę, że to nie jest dobry pomysł. Ja si myslím, że by w finale miało być na jeden mecz.